Teraz mamy Ewę, która kupiła zeszyty 60-kartkowe i 80-kartkowe. Od razu warto to zapisać, że mamy 60 kartek i 80 kartek. Zeszytów cieńszych, czyli tych 60-kartkowych, było o 4 więcej niż grubszych. No to już warto zapamiętać, że tu było x, chwila, x, i których było więcej, cieńszych. Ok, czyli tutaj dajemy x, dodać 4. I to już mamy fajnie zapisane. Łącznie w zakupionych zeszytach jest 940 kartek. Ile kupiła zeszytów Ewa 80-kartkowych? No to musimy to jakoś powiązać. Wiemy, ile mamy zeszytów, powiedzmy, że wiemy, i wiemy, ile dany zeszyt ma kartek. No to trzeba to wszystko jakoś tak skleić ze sobą. Czyli że bierzemy ilość kartek, w tym przypadku 60, i mnożymy to razy ilość zeszytów. Jeszcze raz, ilość kartek razy ilość zeszytów. Do tego dodajemy znowu ilość kartek, czyli 80, bo ten zeszyt będzie miał 80 kartek, i razy ilość, czyli razy x. I to będzie równe, łącznie mamy 940 kartek. Co dalej? No to już taka standardowa redukcja, czyli że mnożymy przez nawias i tak dalej, chcemy samego x-a. Czyli 60x dodać 240, dodać 80x i to będzie 940. Teraz redukujemy co się da, czyli 60 dodać 80 będzie to 140x. To będzie równe 940, od razu minus 240, to by było, się dziwnie zająkałem, to będzie 700, no. I teraz można 0 skrócić, bo sobie czemu nie, podzielić to przez, no, jak ktoś się nie czuje pewny, nie wie, czy 70 dzieli się przez 14, ja bym podzielił to przez 7, czyli to będzie 2x i to będzie 10, dzielimy na 2 i x tym sposobem wynosi 5. No to znowu powtórzę się, tym sposobem, jak x ma 5, no to 80-kartkowych zeszytów mamy 5 sztuk, a 60 mamy 9. Ale o to oni nas nie pytali i ładnie odpowiedź nasmarujesz babce, że no słuchaj, 80-kartkowych zeszytów mamy 5 sztuk. Teraz no kolejne zadanie, dosyć takie charakterystyczne. Zastanawiam się, czy nie mówię, że wszystkie zadania są charakterystyczne, ale dobra, nieważne. Za 6 bułek i chleb Franek zapłacił 8 zł. Bułka jest 4 razy tańsza od chleba. Ile kosztuje bułka? No to jak było 6 bułek? Może to zapiszmy. Mamy bułki i mamy chleb. I zapłacił 8 zł. Dobra. Bułka jest 4 razy tańsza od chleba. Czyli chleb to jest x, a bułka... No i to jest właśnie to, czego chcemy uniknąć. Nie chcemy 1/4, nie chcemy mieć ułamków. Oczywiście, wyliczymy to, ale droga, żeby wyliczyć x-a, może być drogą krzyżową. Dlatego można zapisać dokładnie to samo, że bułki to jest x, a chleb to jest 4x. To jest dokładnie to samo, a mamy przyjemniejsze oznaczenia. No to teraz tak, za 6 bułek bułka. Ok, 6 bułek i cena bułki to jest x, czyli 6, wezmę inny kolor, 6 bułek razy cena, czyli x, i chleb, czyli dodać... No, 4x, no bo to jest jeden chleb, zapłaciliśmy 8 zł. Dodajemy, czyli że 10x to jest 8, dzielimy przez 10, czyli w zasadzie przesuwamy przecinek, zatem x byłby równy 0,8, czyli 80 groszy. Pytanie jest, ile kosztuje bułka, no to też mamy wyliczone, ale jakby pytanie brzmiało, ile kosztuje chleb, no to prosto to robimy 4 razy 0,8 i to wychodzi dokładnie 3,20. Oj, kiedyś te ceny były naprawdę, no teraz nie wyobrażam sobie chleba za 3,20. No ale dobra, no kiedyś to były czasy. Grupa turystów przebywała 6 godzin na wycieczce pieszej. Przewodnik stwierdził, że 8 razy dłużej wędrowali niż odpoczywali i jak długo trwał odpoczynek. No to znowu dwie sytuacje, czyli kiedy odpoczywali, a kiedy tam deptali. No to możemy to jak najbardziej zapisać, nawet słownie, że wędrówka i odpoczynek. Zatem 6 godzin na wycieczce pieszej. Przewodnik stwierdził, że 8 razy dłużej wędrowali niż odpoczywali, jak długo trwał odpoczynek. No dobra. Czyli 8 razy dłużej wędrowali, czyli odpoczywali załóżmy godzinę, a to wędrowali 8, ale wiadomo, nie możemy przypisać sobie normalnych liczb, tylko trzeba działać algebraicznie, że odpoczynek zajął im x, a wędrówka, skoro 8 razy dłużej wędrowali jak odpoczywali, no to będzie to 8x. I tym sposobem co?
Wiemy, że te części, czyli wędrówka i odpoczynek, na to się składa cała wycieczka. Można zapisać, że nie, dobra, wycofuję się z tego, nieważne co chciałem powiedzieć. Sumujemy to wszystko, te wszystkie części, czyli 8x dodać x to będzie 9x i cała ta podróż trwała 6 godzin, czyli zapisujemy, że to jest 6. Dzielimy to przez 9, czyli x byłby równy 6 dziewiątych, po skróceniu byłyby to 2 trzecie. Tylko 2 trzecie, warto zaznaczyć, to były godziny, 2 trzecie godziny. Oni pytają, ile trwał odpoczynek. No to być może, musisz wiedzieć, co nauczyciel powie, albo jakie jest polecenie, no tutaj akurat jest takie, nie ma za bardzo szczegółów. No, czy się zgodzi na taki zapis, że to będą 2 trzecie godziny? Ja bym to jeszcze zapisał, że to są 2 trzecie godziny, to jest inaczej 2 trzecie, ale godzina ma 60 minut, czyli zapisujemy 60 pierwszych minut, skracamy tutaj 1, tutaj 20 i to będzie 40 minut. Pasuje? Pasuje. I chyba jeszcze, no ostatnie zadanie, czyli że w konkursie matematycznym było 20 zadań. O, to będzie ważne zadanie, jak ktoś już wyszedł, no to trudno. Był konkurs matematyczny i było 20 zadań. Franek zdobył w tym konkursie 56 punktów, za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 3 punkty, a za złą lub brak odpowiedzi stracił 1 punkt. I to jest bardzo ważne, bo znowu to jest logiczne, ale żeby na to wpaść, no to jak, jeżeli to wykombinowałeś, bądź wykombinujesz, to gratuluję, ale ja musiałem się nauczyć przykładowo na błędzie, już wiem jak to się robi. Otóż były dwa typy zadań, tak, jeżeli chodzi o perspektywę sprawdzania, bo były takie, były poprawne, nie? I były, no złe, niepoprawne. No to teraz tak, było 20 zadań, było tyle punktów. Teraz mamy podane, ile było za poprawną, a ile za złą lub brak. Okej. No to by trzeba było zapisać, ile było tych zadań. I teraz powiesz, kurde, a skąd ja mam wiedzieć? Fakt, 20, dobra. Ale jak to zapisać, ile było poprawnych, ile złych? No to słuchaj to. Ja to po prostu powiem, nie będę się bawił żadne gierki, że poprawnych jest x, a złych to jest, no niepoprawnych, 20 minus x. I teraz jak sobie faktycznie się zastanowimy, poprawnych, okej, no to dajmy na to, czy to w ogóle działa. Dajmy na to, że zrobiliśmy dwa poprawnie. No to mamy dwa poprawnie, no to siłą rzeczy, jak 20 zadań, no to 18 powinno być tych niepoprawnych. No i to nam się zgadza, będzie to 20 minus 2, czyli 18. Wzór nam się zgadza i o to właśnie chodzi, że poprawne dajemy, że x, a złe bierzemy całą pulę i odejmujemy te poprawne. No bo polecam zatrzymać film i się sobie zadać pytanie, czy ja to na pewno rozumiem. Najwyżej sobie przewiń jeszcze no, od początku, jak to rozpisywałem, a ja lecę dalej. Bo teraz musimy to znowu zespolić, skleić w jedno równanie. Czyli, że za poprawne mieliśmy 3 punkty. Zatem 3, zabiorę inny kolor, 3 punkty za poprawne zadanie, czyli 3x. I teraz tak. Tracił za złą lub brak odpowiedzi, tracił 1 punkt. W sumie powinienem tu zapisać, że niepoprawna albo brak, ale wiemy o co chodzi. No to minus i teraz ilość tego, czyli 20 minus x, czyli to. Nie zapisałem tutaj żadnej liczby, no bo wiadomo, to jest jedynka, tracił 1 punkt, a tutaj w domyśle jest jedynka, więc tego nie zapisuję. Czyli razem to jest 56. I teraz co? No... Trochę to musimy zredukować, czyli 3x minus, czyli to zmienia znak, czyli będzie minus 20, dodać x i to będzie równe 56. Tym sposobem mamy tak, 4x to będzie równe 56, mamy minus 20, to będzie dodać 20, czyli będzie 76. I jak to podzielimy przez 4, albo robimy to sprytnie, że prawie to jest 80, czyli 20, ale minus 1 to jest 19. Jak ktoś nie zrozumiał, to po prostu to niech podzieli i będzie dobrze. Czyli co? Ile zadań rozwiązał poprawnie? 19. Czyli źle rozwiązał 20 minus 19, rozwiązał 1. Dobra, kolejny typ zadania, który z pewnością się pojawi, jeden typ taki na sprawdzianie, to będą zadania z wiekiem, a dokładniej równania. Ten film widzisz po prawej stronie, a po lewej masz całą playlistę odnośnie równań. Coś tam sobie wybierz, siemano, powodzenia i cześć.